Teraz mnie słychać? Tak? Dobrze, także naprodukowałem się troszeczkę na marne, bo mnie słychać, ale jeszcze raz się z Państwem przywitam. Witam Państwa serdecznie. Testujemy nową formę komunikacji z mieszkańcami. Po pierwsze dlatego, że mamy czas pandemiczny i jeśli nie musimy, to nie ryzykujemy kontaktów osobistych. Z drugiej strony mamy też XXI wiek, więc wydaje się, że nie ma potrzeby, żeby fatygować się do urzędu osobiście, umawiać się na spotkanie z burmistrzem czy pisać maile. Można spotkać się również w takiej formie. Jeśli ta forma przypadnie Państwu do gustu, będziemy spotykać się w tej formule częściej i regularnie. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałem sobie listę zagadnień, które chciałbym omówić, o których chciałbym z Państwem porozmawiać, ale Państwo również macie wpływ na to, o czym będę mówił. Macie Państwo możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czata, zarówno w czasie rzeczywistym, dopytując o te zagadnienia, które aktualnie poruszam, ale również na inne tematy, których nie poruszę, a o których chcielibyście Państwo porozmawiać. Na dzisiejsze spotkanie przewidzieliśmy 1,5 godziny. Jeśli na któreś z pytań nie zdążę odpowiedzieć, albo po prostu nie będę potrafił, nie będę znał odpowiedzi znał samodzielnie, ustosunkuję się do nich w późniejszym terminie za pośrednictwem strony www. czy naszych gminnych kanałów społecznościowych. Piszcie Państwo, z których jesteście miejscowości. To pomoże mi również nieco konkretniej odnosić się do tych części gminy, które Państwa zdecydowanie bardziej interesują. Na początek chciałbym omówić te bieżące działania inwestycyjne, które w gminie się dzieją, ale również te, które są przygotowywane. Myślę, że największym wydarzeniem ostatnich dni było podpisanie umowy na budowę parku imienia księżnej Elona Ryczartoryskiej. Największym z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wartość inwestycji jest bardzo duża, to jest 11 milionów złotych. Dwa, to jest bardzo ważna przestrzeń Radzymina, ważne miejsce spotkań mieszkańców. Jak ono może się zmienić? Widać już przy okazji domku ogrodnika, a rewitalizacja reszty parku sprawi, że będzie to nasza architektoniczna perełka bez wątpienia. 85% z tej kwoty pochodzi z dofinansowania zewnętrznego. Od momentu podpisania umowy wykonawca ma kilkanaście miesięcy na to, aby ten park zrewitalizować. Za chwilę na swoich ekranach zobaczycie Państwo, jak ten park po przebudowie będzie wyglądał. Widzicie Państwo tutaj tą białą plamę. Ta biała plama to jest obecny teren przedszkola numer 1. Cały ten teren będzie potraktowany łącznie. Na północ od przedszkola widzicie Państwo mały amfiteatr, w którym będą odbywały się wydarzenia przedszkolne, ale w trakcie weekendu czy w pozostałych dniach i godzinach będzie to obszar ogólnodostępny. Tak samo widzicie Państwo tymi różnymi kolorami oznaczony plac zabaw. To również jest plac zabaw przedszkola, ale po godzinach pracy przedszkola i weekend jest on ogólnodostępny. Jeśli zejdziemy troszeczkę niżej, zobaczycie Państwo taką falowaną linię pod numerem, oznaczoną numerem 7. To jest obszar do minigolfa. Numer 8, troszeczkę wyżej, to jest teren siłowni i w ogóle cała ta część parku to jest taka część aktywnościowa. Tutaj można będzie w sposób aktywny spędzać czas. Niżej, teren oznaczony numerem 6, to jest teren placu zabaw ogólnodostępnego, czynnego przez cały tydzień. Po sąsiedzku, po lewej stronie, widzicie Państwo takim lekko zielonym kolorem zaznaczony specjalny sportowy trawnik, na którym będzie można sezonowo ustawiać boiska do siatkówki, do badmintona, ale także będzie to nasza polana piknikowa, na której każdy z Państwa będzie po prostu rozłożyć kocki, spędzić czas z rodziną czy przyjaciółmi. Numerem 10 po lewej stronie, tym niebieskim kolorem, macie Państwo oznaczony poszerzony obecny kanał. W tym miejscu znajdzie się staw WHRPT fauny. Będziemy tu mnożyć żaby i inne płazy. Znajdą się tu ścieżki edukacyjne, które pokażą, jak wygląda nadbrzeżna fauna i flora. Samym sercem parku będzie to koło, które zobaczycie Państwo zaraz w powiększeniu pewnie. Tak, w południowej części.
W miejscu obecnego placu zabaw znajdzie się serce i centrum parku. Będzie to problemy techniczne, a zaraz się przesuniemy. Jeszcze troszeczkę niżej. O tak, dokładnie, dokładnie w tym miejscu. To koło, które Państwo widzicie mniej więcej w środkowej części ekranu, to jest serce parku, to jest taki plac centralny z fontanną posadzkową, wokół którego znajdą się ławeczki, wokół którego znajdą się wiaty usługowe. Cała ta część parku będzie pokryta alejkami, wielopiętrową zielenią, pergolami. Innymi słowy, będzie to naprawdę przyjemne miejsce do spędzania czasu. Z kolei na północ od ulicy Żeligowskiego, ale przy hali sportowej szkoły, przy tej dużej białej plamie, którą w tej chwili Państwo widzicie i przy symbolu olimpijskim, który Państwo widzicie, znajdzie się część dla nieco starszej młodzieży. Tutaj znajdzie się obszar do street workoutu, tutaj znajdzie się ścianka wspinaczkowa oraz wiata grillowa. Rozgrodzimy ten teren, który w tej chwili zajmuje Polski Instytut Geologiczny. On zostanie znacząco zmniejszony. Tak samo jak na potrzeby parku odzyskamy część terenu obecnego przedszkola, co już wcześniej pokazywałem, ale także terenu szkolnego. Z kolei na południe od ulicy Żeligowskiego, jeśli przesuniemy nasz projekt parku w okolice domku administratora, zobaczycie Państwo taką bardziej relaksacyjną część parku. Staw oczywiście zostanie oczyszczony, wokół niego pojawią się alejki, a przez staw przeprowadzony zostanie mostek. Na środku, tu gdzie jest numer 9, zobaczycie Państwo fontannę, która stanie na środku stawu i będzie napowietrzała wodę. Na powierzchni, na tafli wody pojawią się rośliny wodne, lilie, trzciny, tataraki i inne, które będą sprzyjały życiu w stawie. Myślę, że po takiej rewitalizacji, która zakończy się za kilkanaście miesięcy, będzie to ulubione miejsce spotkań Rady Miniaków. Pewnie też niewiele z Państwa wie, że jedną z takich rewitalizacji już w tej chwili prowadzimy. Oczywiście na dużo mniejszą skalę, na ulicy Polnej. Teren, na którym kiedyś znajdował się cmentarz ewangelicki, a od wielu, wielu lat nie ma już pochówków, rewitalizujemy w tej chwili na skwer historyczny. Skwer, który z jednej strony pozwoli przy ulicy Polnej wytworzyć taką przestrzeń, w której mieszkańcy będą mogli odetchnąć. Z drugiej strony opowiemy w tym miejscu o historii niemieckiego osadnictwa na naszym terenie. Cmentarz ewangelicki związany jest właśnie z tym osadnictwem. Kilka procent mieszkańców przedwojennego Radzymina to byli właśnie ewangelicy. Ponad połowa to byli Żydzi, którzy też są obecni w naszej tkance miejskiej, chociażby poprzez cmentarz Kirkut przy ulicy Mickiewicza. I tak jak Państwo widzicie na udostępnionym pulpicie, ta różowa część to jest ścieżka asfaltowa. Pozostałe ścieżki są ścieżkami mineralnymi. Tutaj również to niebieskie koło to jest fontanna, która znajdzie się w tym miejscu, a jednym z wejść do parku będzie ta historyczna brama, którą przez wiele lat mogliście Państwo oglądać. Ona była zdewastowana, cały obszar był zdegradowany. W tej chwili widać już pierwszy postęp prac. Za chwilę zobaczycie Państwo zdjęcia z aktualnej realizacji. Za 3-4 miesiące zakończymy pracę w tym miejscu i oddamy to miejsce Państwu do użytku. Na zdjęciach, które Państwo za chwilę zobaczycie, widać już ślady alejek, zieleni się trawa. W tej chwili trwają prace przy komorze fontanny, ale jeśli ktoś z Państwa będzie przechodził tamtą okolicą, zachęcam do tego, żeby zajrzeć, zobaczyć, co dzieje się za ogrodzeniem, bo nabiera to już rzeczywiście ramy skweru. Zaraz te zdjęcia Państwo zobaczycie i będziecie mogli na własne oczy przekonać się, jak to w tej chwili wygląda. Skwer przy Polnej powstaje w ramach tego samego projektu, w ramach którego budujemy Park Czartoryskiej, czyli projektu Zielony Radzymin. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie zewnętrzne. Cały park kosztuje nieco ponad 1,5 miliona złotych, z czego 85% z tej kwoty pochodzi właśnie z dofinansowania.
Tutaj widzicie Państwo właśnie ten zieleniący się trawnik, o którym mówiłem. Widać ścieżki asfaltowe, widać też latarnie parkowe na horyzoncie i pergole, które na razie są jeszcze owinięte. Na kolejnych zdjęciach zobaczycie Państwo realizację z tego samego parku. Wierzę, że w momencie, w którym dostawimy małą architekturę i włączymy latarnię, dostrzeżecie Państwo urok tego miejsca. Mamy kolejne zdjęcie jeszcze. To jest ta sama realizacja. W miejscu koparki, którą Państwo w tej chwili widzicie na zdjęciu, powstaje właśnie ta komora fontanny. To jest technologicznie najtrudniejsza część do realizacji w parku. I tą przestrzenią w ramach tego samego projektu, czyli w ramach projektu Zielony Radzymin, będziemy także realizować i rewitalizować przestrzeń w Śródmieściu. To jest najbardziej skomplikowany proces, trwa najdłużej. Dla parku w Śródmieściu, do tej przestrzeni centralnej ogłosiliśmy konkurs urbanistyczny. Do tego konkursu urbanistycznego, do sędziowania w tym konkursie zaprosiliśmy profesora Domarackiego, czyli tego, który odpowiadał za rewitalizację krakowskiego przedmieścia w Warszawie. To on wspólnie z innymi członkami komisji pomagał oceniać pracę. Tych prac wpłynęło kilka, z czego dwie zostały nagrodzone. To były bardzo różne koncepcje, ale wspólnie z Państwem w 2018 roku i na początku 2019 roku w trybie konsultacyjnym stworzyliśmy jedną koncepcję, która następnie jest przekuwana w tej chwili w projekt budowlany. W lipcu tego roku podpisaliśmy umowę na projekt parku, ale nie tylko parku. Parku i również dróg. Za chwilę Państwo zobaczycie tą koncepcję, która podlega w tej chwili projektowaniu. Ja powiem Państwu to, że nie zmieni się tylko zieleń, nie zmieni się tylko park, zmieni się cały układ drogowy. Ulica Konstytucji 3 Maja nie będzie już tak szeroką asfaltową arterią. Pojawi się centralny plac do wydarzeń kulturalnych, ale oczywiście nie rezygnujemy z zieleni. Tej zieleni pojawi się tu bardzo dużo. Prowadzimy także budynek gastronomiczny w pobliżu budynku Świętego Jana Nepomucena. Wytworzymy dwa place, właściwie trzy place tutaj w centrum. Pierwszy w miejscu placu Tadeusza Kościuszki, ten, gdzie stoi pomnik, Państwo doskonale widzicie, z prawy dolny róg, ale także wytworzymy plac przy Świętym Janie Nepomucenie, to jest lewy górny róg przy lądzie z kolei. Jak Państwo widzicie, tam stanie restauracja, która swoimi ogródkami będzie mogła wyjść właśnie na powierzchnię placu. Odzyskamy też teren przed budynkiem Świętego Jana i włączymy go do przestrzeni miejskiej. I wreszcie ta szpetna zatoka przed kościołem asfaltowa zamieni się w plac z fontanną. Tak jak Państwo widzicie, zmiany są szerokie, ale one też się już zaczęły. Następne kilkanaście miesięcy potrwają prace projektowe, ale pod koniec 2022 roku, w 2023 ruszy przebudowa Śródmieścia. Na tą przebudowę część środków już pozyskaliśmy, również z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ale również złożyliśmy wniosek o przebudowę samego placu w ramach działań kulturalnych prowadzonych przez województwo mazowieckie. Mam nadzieję, że w ramach tego programu również pozyskamy finansowanie. Ostatnim obszarem zielonym, który będzie podlegał rewitalizacji i też w tej chwili jest przez nas projektowany, jest Skwer Wolności. To jest ta część parku, na której stoi pomnik Wincentego Witosa. Tam pojawi się, uporządkujemy oczywiście alejki, pojawi się nowa zieleń, ale przede wszystkim pojawi się także miejsce rekreacyjne dla najmłodszych radzyminiaków. O ile w części głównej parku znajdzie się fontanna posadzkowa w pobliżu obecnego kiosku na placu Tadeusza Kościuszki, o tyle w tej nowej części, w miejsce obecnej Zatoki Skoskiej, pojawi się plac zabaw. Widzicie to Państwo w tej chwili na ekranie. W każdym z tych miejsc, i w Parku Czartoryskiej, i w Parku Głównym, i tutaj na Skwerze Wolności pojawią się publiczne toalety.
Pierwsza taka publiczna toaleta pojawiła się już w tym roku na parkingu przy ulicy Tołowu. Wierzę, że to też będzie wyraźne podniesienie standardu mieszkania i przemieszczania się po Radzyminie. Kolejnym projektem, którym chciałbym w telegraficznym skrócie przejść, jest obiekt muzealny, który w tej chwili projektujemy. W tym miejscu jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim osobom przychylnym temu projektowi, zwłaszcza księdzu biskupowi Kamińskiemu i proboszczowi Popisowi, którzy przekazali nam budynek, w którym obecnie projektujemy to muzeum. Za chwilę na kolejnych zdjęciach, które będą się przemieszczały, zobaczycie Państwo, jak ten budynek wygląda w chwili obecnej. Jego stan jest tragiczny, a jest budynkiem zabytkowym. Znajduje się na terenie naprzeciwko nowego cmentarza przy ulicy Jana Pawła II. Tutaj również jesteśmy już na etapie, w którym zrobiliśmy koncepcję do tego obiektu. Przekonaliśmy konserwatora do tej wizji, ponieważ my nie tylko rewitalizujemy ten budynek, ale także rozbudowujemy go. On jest za mały do tego, żeby pełnić funkcję muzealną, a ta rozbudowa jest możliwa dzięki współpracy z panem marszałkiem Adamem Struzikiem. Województwo Mazowieckie, ustanie pana marszałka, zadeklarowało wspólną inwestycję z gminą Radzymin w tym obszarze. Około 5 milionów złotych to będzie koszt prowadzenia tej inwestycji, a połowa z tego będzie pochodziła właśnie z budżetu województwa mazowieckiego. Wierzę, że jest to godne uczczenie naszej historii i postawienie takiej kropki na i nad tym, co wszyscy radzyminiacy czują i co każdego roku 15 sierpnia okazują. Tutaj widzicie Państwo, jak zmieni oblicze ten budynek, który znajduje się na froncie, ale tak naprawdę widzicie Państwo również, co będzie działo się z tyłu tego budynku. To jest zasadnicza część, w której znajdą się eksponaty, będzie wystawa, ale także w tym miejscu pojawi się publiczna toaleta, która będzie dostępna dla osób odwiedzających cmentarz. Gmina prowadzi także szereg innych inwestycji termomodernizacyjnych i kubaturowych. Za chwilę zobaczycie Państwo zdjęcia z naszej rozbudowy w Szkole Podstawowej nr 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie jest największą szkołą na terenie naszej gminy. Uczęszcza do niej prawie 1000 uczniów. Jest to szkoła, która działa praktycznie w trybie jednozmianowym, bo po rozbudowie jest dostosowana do swoich potrzeb, ale nie ma miejsca na szatnie, nie ma miejsca na świetlice. I jest to jedna z nielicznych szkół, w której uczniowie nie mają jeszcze swoich indywidualnych szafek, a to wynika z faktu, że nie ma ich w tej chwili gdzie postawić. Na zdjęciach widzicie Państwo, w jaki sposób zagospodarowujemy tą plombę, która istniała, bo cała szkoła ma kształt litery U i parter tej litery U zabudowujemy i w tym miejscu stworzymy właśnie miejsce na szatnię i stworzymy miejsce na świetlicę. Na kolejnych zdjęciach zobaczycie Państwo, jak duża jest to przestrzeń. Sama świetlica to będzie ponad 150 metrów kwadratowych i będzie to bez wątpienia największa świetlica ze wszystkich szkół w naszej gminie. Oprócz tej rozbudowy trwa także termomodernizacja tego budynku, natomiast tutaj napotykamy na problemy z konserwatorem zabytków. Spieramy się co do tego, czy budynek ma charakter zabytkowy, czy nie ma. O, na tym zdjęciu widzicie Państwo przestrzeń, która istnieje. Tutaj jest właśnie świetlica, którą udało się wygospodarować. Poza doświetlonym frontem istnieje także doświetlenie z pozycji dachu. Widzicie Państwo takie dwa świetliki, które w tym miejscu są widoczne. Także po wykończeniu tego obiektu na pewno będzie ten obiekt bardzo, bardzo fajnie wyglądał. Ale to wszystko przed nami, a za nami remont generalny szkoły nr 1 w Słupnie. Szkoła nr 1 w Słupnie była szkołą w najgorszym stanie technicznym. Nie wymagała rozbudowy, natomiast miała ogrzewanie w bardzo złym stanie. Okna bardzo stare, zdarzały się wypadki, w których te okna po prostu wypadały, stanowiły realne zagrożenie dla uczniów, dla nauczycieli. Gminie Radzymin na modernizację placówek oświatowych udało się pozyskać ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania właśnie do termomodernizacji i ta termomodernizacja sprawiła, że w tej szkole udało się zmienić bardzo, bardzo wiele. Poprawiono funkcjonalność tego obiektu przede wszystkim. Tutaj widzicie Państwo, jak on wygląda w tej chwili z zewnątrz. Wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie. Zmieniono okna, ocieplono budynek, zmieniono jego elewację, ale jeszcze większe zmiany zaszły w środku. Oddzielono i rozdzielono strumień uczniów młodszych od starszych. Każda z tych grup ma swoją dedykowaną szatnię.
jak również uczniowie młodsi od starszych są oddzieleni w samym budynku, co bez wątpienia jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o uczniów młodszych. Zostały wymienione posadzki, wyremontowana sala gimnastyczna, no i przede wszystkim zupełnie nowy obraz łazienek, które w tym miejscu również były w bardzo tragicznym stanie. Na kolejnych zdjęciach zobaczycie Państwo, jak ten obiekt w tej chwili w środku wygląda. Była to największa część, to akurat jest przedszkole numer 1, ale za chwilę wyświetlimy Państwu szkołę numer 1 w Słupnie. Poza korytarzami i salami, w których położyliśmy panele parkietowe, dzięki czemu to ten stary, zużyty parkiet, który miał już kilkadziesiąt lat, nie skrzypi, jest równy, nie stanowi zagrożenia dla uczniów. Tak jak wspomniałem, wymieniliśmy wszystkie instalacje od centralnego ogrzewania przez instalacje wodne po instalacje elektryczne. No i oczywiście w całej szkole, o której Państwo na zdjęciu widzicie, właśnie jedną z wyremontowanych łazienek. Łazienek jest kilka i są dopasowane wzrostem do potrzeb uczniów, czyli w tej części szkoły, gdzie są młodsze klasy, młodsi uczniowie, te łazienki są, czy sanitariaty, zlewy zamontowane są zdecydowanie niżej, tak żeby było to komfortowe właśnie dla użytkowników. W całej szkole wymieniliśmy także oświetlenie, ono jest w tej chwili energooszczędne i to jest jeden z tych elementów, który generuje największe oszczędności, jeśli chodzi o bieżące użytkowanie budynków. Bardzo duży zakres zmian spotkał także przedszkole numer 1 w Radzyminie. Tutaj budynek został nową elewację, ocieplenie. W tej chwili jesteśmy także na etapie projektowania dachu i na ostatniej sesji Rady Miejskiej 300 tysięcy złotych zostało zabezpieczone właśnie na ten cel. Ten dach, mam nadzieję, że zostanie wybudowany jeszcze w tym roku. On jest w bardzo złym stanie, co okazało się podczas remontu elewacji i czas naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo ważny. To jest wnętrze tego budynku. Widzicie Państwo przeszklenia, które znajdują się z tyłu. To jest spełnienie wymogów przeciwpożarowych, które nałożyła na nas Państwowa Straż Pożarna, ale także dużo przestrzenniejsze jest wejście do budynku i nowe podłogi, które w tym miejscu się pojawiły. Jeśli wspomniemy zdjęciem elewacji przedszkola z zewnątrz, to też je Państwu za chwilę pokażemy. A to jest właśnie to przedszkole, co do którego będziemy mieli rewitalizację przestrzeni wokół, bo to jest przedszkole znajdujące się obok parku księżnej Eleonory Czartoryskiej, czyli poza zmianą wnętrza, poza zmianą elewacji, poza zmianą dachu pojawią się także pojawi się całkowicie nowa przestrzeń wokół. Nowy plac zabaw, nowe parkingi i ten amfiteatr, nieduży amfiteatr, o którym mówiłem, w którym będzie można realizować zarówno edukację, jak i będzie mógł służyć wszystkim mieszkańcom po godzinach pracy przedszkola. A tutaj widzicie Państwo w tej chwili elewację przedszkola. Jeszcze niedawno była szara i brudna. W tej chwili budynek jest ocieplony. To zupełnie inny komfort termiczny, ale przede wszystkim wygląda w tej chwili estetycznie. Zakres prac termomodernizacyjnych był także w innych placówkach w nieco mniejszym zakresie. Wymienialiśmy okna, wymienialiśmy instalacje, zamienialiśmy oświetlenie na energooszczędne, na przykład w szkole w Ciemnym czy w szkole w Załomicach. W ogóle nie dotykaliśmy tematu szkoły w Nadmie, a to wynika z faktu, że szkoła w Nadmie czeka gruntowna przebudowa. 20 milionów złotych, to jest ta kwota, którą gmina ma w najbliższych latach zabezpieczoną na potrzeby przebudowy tej właśnie placówki. W tej chwili w tej szkole toczą się prace adaptacyjne poddasza, dzięki temu uzyskamy dwie nowe sale i w szkole zrobi się zdecydowanie luźniej. Natomiast prawdziwa poprawa komfortu rozpocznie się już na początku przyszłego roku, kiedy ruszy rozbudowa, a de facto postawienie zupełnie nowej szkoły wraz z salą gimnastyczną. 20 milionów złotych to jest ta kwota, którą Rada Miejska zabezpieczyła właśnie na ten cel. Bardzo dobra wiadomość spotkała mieszkańców, czy rodziców i uczniów zupełnie innej szkoły w Radzyminie, czyli szkoły numer 2. 800 tysięcy złotych to jest dotacja, którą gmina otrzymała na budowę boisk przy szkole numer 2 w Radzyminie.
Za chwilę Państwo zobaczycie na swoich ekranach, jak będzie zagospodarowany obszar wokół tej szkoły. To jest druga największa szkoła w Radzyminie. Prawie 900 uczniów o bardzo dużej renomie sportowej. Uczniowie i uczennice tej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o piłkę ręczną. I z tyłu, w miejsce obecnego boiska asfaltowego, pojawią się dwa boiska. Pojawi się to zielone boisko, to jest boisko typu orlik ze sztucznej trawy, i to kolorowe boisko, to jest boisko wielofunkcyjne z poliuretanu, rozmiarowo dopasowane do potrzeb piłki ręcznej, ale inna kolorystyka i inne linie na tym boisku pozwolą także uprawiać inne dyscypliny, konkretnie siatkówkę. Poprzek będą dwa boiska do koszykówki. A na końcu, w lewym górnym rogu, widzicie Państwo pierwszy w tej gminie sensoryczny plac zabaw. Wierzę, że będzie to bardzo oblegane miejsce, zwłaszcza przez najmłodszych radzyminiaków. Przestrzeń wokół tej szkoły jest naprawdę bardzo mała. Wydaje mi się, że i w tym miejscu chciałbym podziękować jednemu z mieszkańców, Danielowi Piotrowskiemu, który jest autorem koncepcji zagospodarowania tego obszaru. Ona później została zaprojektowana. No i dzięki dofinansowaniu w przyszłym roku będzie realizowana. Prawie 3 miliony złotych będą kosztowały te boiska. 800 tysięcy dostaliśmy dofinansowania, 2/3 tej kwoty będzie wygospodarowana w budżecie gminy Radzymin. Jedyną rzeczą, która w tej koncepcji na razie nie będzie realizowana, jest bieżnia, a to z uwagi na fakt, że czekamy na decyzję ministra w zakresie odstępstwa. Ta bieżnia znajduje się z punktu widzenia przepisów zbyt blisko pasa drogowego, ale wierzę, że z uwagi na to, że ten ogrodzony, takie odstępstwa uzyskamy, i uda się w jednym czasie zrealizować cały ten kompleks. A kompleks będzie od szkoły odgrodzony, oświetlony w taki sposób, żeby mógł funkcjonować po godzinach pracy szkoły, żeby był dostępny dla wszystkich radzyminiaków. W tej części gminy, a konkretnie przy skrzyżowaniu ulicy Maczka i ulicy Nowej, będzie realizowana w przyszłym roku jeszcze jedna inwestycja, a konkretnie pump track. Jest to zadanie, które mieszkańcy, który Państwo sami wybrali się do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego. Gmina w tym miejscu dysponuje 5,5-hektarową działką. Pump track oczywiście nie zajmie całej tej przestrzeni, dlatego już w najbliższych dniach ruszą prace konsultacyjne i będę chciał włączyć Państwa w proces tworzenia tego miejsca. Bardzo chciałbym, żeby to było ulubione miejsce spotkania radzyminiaków. Jest to pobliże lasu, więc wierzę, że jest to idealne miejsce na przykład na polanę piknikową. Mogą tam się pojawić boiska, ale tak naprawdę to Państwo zdecydujecie o tym, co w tym miejscu chcielibyście mieć. Bardzo liczę również na głos radzyminiaków, może nie najmłodszych, ale tych nastoletnich, dlatego że tej infrastruktury w moim przekonaniu w Radzyminie brakuje najbardziej. Czyli jeśli takie osoby nas oglądają, zastanawiajcie się już w tej chwili nad tym, co w tym miejscu byście widzieli. Jeśli oglądają nas trochę starsi radzyminiacy, przekażcie swoim dzieciom, że takie miejsce powstaje i zastanawiajcie się nad tym, co w tym miejscu chcielibyście widzieć. Za chwilę referat partycypacji i polityki społecznej rozpocznie konsultacje związane z tym miejscem. W tym roku projektujemy, właściwie zaczęliśmy projektowanie jeszcze jednej przestrzeni sportowej, również projektu z budżetu partycypacyjnego. To jest boisko w Łąkach. Zebraliśmy oferty projektowe, one mieszczą się w naszym budżecie. W tej chwili je projektujemy i w przyszłym roku również skierujemy to zadanie do realizacji. Ci z Państwa, którzy mieszkają albo przejeżdżają przez Stare Załowice, mają okazję zobaczyć, że to będzie kalka tamtego projektu. Czyli boisko do koszykówki, siatkówki, o sztucznej nawierzchni, odrodzone i oświetlone. To jest akurat projekt załowicki, ponieważ projekt w Łąkach dopiero projektujemy, ale z punktu widzenia wymiarów ono będzie wyglądało dokładnie tak samo. Boisko w Starych Załowicach cieszy się dużą popularnością. Wierzę, że w Łąkach będzie tak samo. Przejdźmy teraz do tematu, który z pewnością interesuje Państwa najbardziej, czyli do kluczowych przebudów drogowych, które w tej chwili się odbywają na terenie naszego miasta i gminy. Jedna z takich przebudów jest przebudowa Alei Jana Pawła II. Cały ten projekt przebudowy Jana Pawła II od ulicy Polnej, bo to jest ważne, w stronę Słupna, czyli zarówno na odcinku miejskim, jak i odcinku Cegielni, ale również dalej do ulicy Żeromskiego w Słupnie.
Na zdjęciu widzicie Państwo w tej chwili powstający ciąg pieszo-rowerowy, czyli zarówno chodnik, jak i ścieżkę rowerową pomiędzy ulicą Żeromskiego w Cegielni, pomiędzy ulicą Sikorskiego w Cegielni, a Żeromskiego w Słupnie. To będzie oświetlony ciąg. To jest bardzo ważne, ponieważ jest to droga dzieci do szkoły. Do tej pory dzieci poruszały się poboczem, nieoświetlonym poboczem wcześniej drogi krajowej, teraz drogi wojewódzkiej. Również dzieci z Cegielni, zwłaszcza z osiedla Wawrzyna, również tą drogę pokonywały. Wierzę, że prace, które widać, że zbliżają się już do końca, poprawią komfort dzieci, a także rodziców, którzy myślę, że z czystszym sumieniem i ze spokojnym sercem będą mogły dzieci do szkoły wysyłać. Na tym odcinku powstaje również kanał technologiczny, w którym umieścimy światłowód, a ten z kolei pozwoli nam na rozbudowę monitoringu w tej części gminy i przesyłanie obrazu prosto do naszego centrum monitoringu. Na odcinku od Cegielni, od ulicy Sikorskiego, czyli od Lotosu do Polnej, przebudowa będzie znacznie, znacznie szersza. W tej chwili budowana jest kanalizacja deszczowa. Ona zbierze wodę z ulicy Jana Pawła II, zwłaszcza z tych miejsc, które są regularnie, notorycznie zalewane przez wody opadowe. Na pewno nieraz doświadczyliście Państwo w okolicach Biedronki na Jana Pawła. Po każdym deszczu ta okolica pływa. To się zmieni. Ta sieć kanalizacji deszczowej jest w tej chwili budowana. Na zdjęciu widzicie Państwo w tej chwili akurat skrzyżowanie Maczka Jana Pawła właśnie podczas prac polegających na budowie kanalizacji deszczowej. Po stronie przeciwnej niż droga Golgoty powstanie nowy chodnik, powstanie ścieżka rowerowa, powstanie kanał technologiczny, w którym właśnie umieścimy światłowód. Powstanie także dedykowane oświetlenie temu ciągowi pieszo-rowerowemu. A co najważniejsze, na koniec, po zakończonych pracach, na całej szerokości Jana Pawła od ulicy Maczka aż do Sikorskiego powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, która definitywnie zakończy potrzebę przebudowy infrastruktury w tym miejscu. Już teraz myślimy o przeszłości i na całym tym odcinku wykonywane są odejścia kanalizacji deszczowej do wszystkich bocznych dróg. I co najważniejsze, w ramach tej przebudowy pojawi się również infrastruktura przystankowa i nowe przejście dla pieszych. Takie przejście dla pieszych pojawi się na przykład przy Lotosie w Cegielni. Takie przejście dla pieszych pojawi się przy ulicy Halera i przy ulicy Halera zlokalizowana będzie również para przystanków, na które będą zatrzymywały się autobusy, w tym 738, zarówno w stronę Warszawy, jak i w stronę centrum Radzymina. Zlikwidowana będzie para przystanków przy ulicy Wierzbowej, a dodatkowa pojawi się przy skrzyżowaniu z ulicą Maczka, czyli w miejsce jednego przystanku powstaną dwa nowe. Ta zmiana spowoduje, że każdy z Państwa będzie miał zdecydowanie bliżej do komunikacji i mieszkańcy ulic poprzecznych, takich jak Halera, Maczka czy Norwida, nie będą musieli pokonywać już takich dużych odległości do przystanków. Druga kluczowa droga, która częściowo była już przebudowana, to jest ulica Wołomińska. W ramach przebudowy ulicy Wołomińskiej powstała już ścieżka rowerowa, powstał chodnik, powstało odwodnienie. W tej chwili powstanie nawierzchnia asfaltowa, która też zamknie temat przebudowy. Ulica Wołomińska od ronda, właściwie od ulicy Wczasowej, bo od ronda Wczasowej nowa nawierzchnia jest już położona, od Wczasowej do ulicy Korczaka zyska nową nawierzchnię asfaltową. Oba te projekty są realizowane dzięki dofinansowaniom zewnętrznym. Przy ulicy Wołomińskiej jest to 1 000 000 zł pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego. Tutaj również dzięki przychylności pana marszałka Adama Stuzika ta inwestycja może być realizowana. Do końca roku zostanie zakończona. W tym momencie trwa uwzględnienie organizacji ruchu, czyli jak będzie wyglądał ruch podczas układania tej nawierzchni. A poprzednia droga, o której mówiłem, czyli Jana Pawła, również powstaje dzięki dofinansowaniu. Gmina w sumie pozyskała ponad 10 milionów złotych na budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż od Radzymina do Marek. Gro tej kwoty została poświęcona właśnie temu odcinkowi, który w tej chwili jest budowany. Trwają także dwie inne przebudowy dzięki środkom zewnętrznym w ulicy Komunalnej w Radzyminie. Na pewno, jeśli w ostatnich dniach mieliście Państwo okazję korzystać czy z naszego budynku urzędu, w którym znajdują się wydziały techniczne, czy ze szkół zlokalizowanych przy ulicy Komunalnej, mowa o ZDZ-cie, czy o szkole specjalnej na naszym terenie, czy jeśli byliście Państwo klientami naszych wodociągów, albo też Urzędu Pracy lub Wydziału Komunikacji albo Budownictwa,
Mieliście Państwo okazję zobaczyć, jak szeroki jest front przebudowy tej ulicy. Ponad 2,5 miliona ta przebudowa nas kosztuje, z czego 65% tej kwoty pochodzi z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa będzie znacząca, bo poza odwodnieniem nową nawierzchnią i nowym chodnikiem, który na tej drodze był w opłakanym stanie, powstaną miejsca parkingowe, które są bardzo potrzebne w związku z lokowaniem przy tej ulicy tak dużej liczby instytucji publicznych. A drugą przebudową w ramach tego samego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych jest ulica Szymborskiej. To jest przedłużenie ulicy Palandysza do ulicy Konopnickiej. To droga, która nie istnieje w tej chwili, jeśli chodzi o ulicę, jeśli chodzi o nawierzchnię utwardzoną. Natomiast na pewno będzie to bardzo ciekawy ciąg komunikacyjny, równoległy do weteranów, równoległy do Maczka, który w sposób znaczący skróci drogę, zwłaszcza mieszkańcom ulicy Nowej czy Broniewskiego do centrum, ale także rozwiąże kwestię parkingową przy osiedlu Rejmonta, ponieważ na wysokości osiedla wzdłuż tej drogi powstaną miejsca równoległe do parkowania. Właściwie najważniejszym projektem drogowym bez wątpienia dla tego miasta jest budowa ulicy Kaczyńskiego. I za chwilę na swoich ekranach zobaczycie Państwo, problem techniczny mamy, czy nas nie słychać, a rzeczywiście widać, zaraz się przełączymy. Od którego momentu? W momencie jeszcze dokumentalnej, bo jeszcze już próbowałam, był jeszcze kupić, ale już chyba nie było remisów. Okej. Teraz wrócić z tego. Jesteśmy w tym miejscu,
Mamy jakieś problemy techniczne. W tej chwili transmisja za pomocą Teamsów została przerwana. Dalej jesteśmy live na Facebooku, także zachęcam Państwa do korzystania na razie z tego medium. Będziemy pracować nad wznowieniem transmisji również za pomocą Teamsów. Dobra wiadomość jest taka, że większość plansz, które miałem pokazać, zostały już pokazane, czego Facebook nam nie zapewnia, ale dla tych z Państwa, którzy pracowali z nami na Teamsach, powtórzę kilka informacji na temat przebudów ulicy. Ulica Komunalna to jest ta ulica, która jest przebudowywana w tej chwili dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych. Podobnie zresztą ulica Szymborskiej. Ale najważniejsza przebudowa, która rozpocznie się w ostatnich dniach października, to jest budowa Alei Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej na etapie projektowania znana była jako droga północna. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych ta inwestycja będzie mogła powstać. 13 milionów złotych to jest ta wartość, którą gmina otrzymała właśnie z FDS-u, a w sumie 20 milionów będzie kosztowała przebudowa. Jeszcze Państwa proszę jakieś wątpliwości, jakieś problemy techniczne. Proszę bardzo. W tym roku. Dzięki oszczędnościom na tym przetargu poczynimy, czy wykonamy kilkaset dodatkowych metrów. Myślę, że w połączeniu z przyszłorocznym budżetem uda nam się tę inwestycję zakończyć. Bardzo ważny ciąg drogowy, że bardzo ważny remont doczekał także ulicy Wycinki w Radzyminie. Ulica jest ważna, dlatego że jest to najbardziej komfortowa droga do przedszkola przy ulicy Witosa, czyli największego naszego publicznego przedszkola w gminie Radzymin. Nowa nawierzchnia sprawiła, że ta droga wybierana jest przez zdecydowaną większość mieszkańców. Remontu doczekała się także ulica Bazurego, a właściwie ta część, która do tej pory wyremontowana nie była, od Daszyńskiego do ulicy Konstytucji 3 Maja, wyremontowano zarówno chodnik, jak i całą jezdnię asfaltową wraz z pustem ulicznym. Przed nami jeszcze jeden remont, na który ogłosiliśmy przetarg, czyli nakładka na ulicy Działkowej i Nadrzecznej. W poprzednich 3 latach wykonywaliśmy poprzednie etapy tego remontu. Został ostatni z nich, który sprawi, że miejscowość Łosie będzie połączona z miejscowością Ruda oświetloną drogą asfaltową. Dobre ceny osiągane przez gminę w przetargach sprawiły, że udało się wygospodarować oszczędności na kolejne zadania inwestycyjne. Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej radni zabezpieczyli ponad 2,5 miliona złotych na budowę dwóch cegielni i ziemnego. Są to jedne z dwóch najstarszych projektów, dla których nie udało nam się pozyskać zewnętrznego finansowania, albo jak w przypadku diamentowej nie było to możliwe. Dzięki tym środkom do 30 czerwca oba te ciągi drogowe zostaną przebudowane. Trwa także projektowanie szeregu oświetleń, które zostały w tegorocznym budżecie umieszczone. Oświetlenia zostały ogłoszone, jeśli chodzi o przetarg, w marcu. Umowa została zawarta w kwietniu i od tego czasu należy liczyć 9 miesięcy do momentu, w którym uzyskamy pozwolenia na budowę, które pozwolą na realizację tych oświetleń fizycznie w terenie. A są to na przykład ulica Prudentowa czy Turkusowa w Radzyminie, Legionów w Radzyminie, czy na przykład oświetlenie w miejscowości Ruda. Tych odcinków jest kilka. Tych odcinków jest kilka. Zaczną się one pojawiać sukcesywnie pod koniec tego roku i przez cały pierwszy kwartał roku przyszłego. Projektujemy także inne drogi, o które pytacie Państwo nas m.in. na
za pośrednictwem plusów. W tej chwili zadawajcie Państwo pytania również w formie komentarzy pod transmisją na Facebooku. One będą mi przekazywane i będę na nie sukcesywnie odpowiadał. Z najważniejszych ciągów drogowych, które w tej chwili są w trakcie projektowania, to jest między innymi ciąg ulicy Nowej i Sikorskiego. Nowa i Sikorskiego to ciąg drogowy, który połączy ulicę Polną, drogę powiatową, a dalej Jana Pawła, z ulicą Weteranów. Jesteśmy już na ostatnim etapie projektowania. Do końca tego roku wystąpimy o decyzję realizacyjną inwestycji drogowej, czyli taki odpowiednik pozwolenie na budowę. Wartość inwestycji jest bardzo duża, jest 16 milionów złotych i na pewno bez wsparcia zewnętrznego ta droga z budżetu powstać nie będzie mogła. Ale o takie wsparcie, czego byliście Państwo w poprzedniej części spotkania, występujemy bardzo często i z dużymi sukcesami. 30 września wystąpiliśmy do Pana Premiera z wnioskiem o dofinansowanie, właśnie z dofinansowaniem do budowy tej drogi. Podobnie jak z ulicą Zwycięską, o którą też Państwo pytacie w pytaniach. Ulica Zwycięska i projektowanie już się zakończyło. W tej chwili jesteśmy na etapie uzyskiwania z RIG-u, czyli w pierwszych miesiącach przyszłego roku powinniśmy dysponować dokumentacją, która pozwoli nam na budowę. Mówię pozwoli na budowę, bo tak jak w przypadku Nowej i Sikorskiego, koszt przebudowy tej drogi wynosi prawie 17 milionów złotych i podobnie jak w przypadku poprzednim, bez wsparcia zewnętrznego na pewno ta inwestycja nie będzie mogła powstać, ale o takie wsparcie również zabiegamy i dla tej drogi również złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do budowy, który 30 września został przysłany do Pana Premiera za pośrednictwem mojej Wody Mazowieckiego. Nieco mniej zaawansowane jest projektowanie ulicy Odrodowej. Jesteśmy w tym momencie na etapie uzgodnień i spodziewamy się, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku wystąpimy z wnioskiem o pozwolenie na budowę, a do końca czerwca przyszłego roku będziemy dysponowali już pozwoleniem, które będzie pozwoliło nam tę inwestycję realizować. Największa zmiana czeka mieszkańców, czy czeka ten odcinek ulicy Ogrodowej, który jest pomiędzy ulicą Zwycięską a Wyszkowską. Tutaj na całym odcinku przy targowisku pojawią się prostopadłe miejsca parkingowe, co w sposób istotny powinno poprawić komunikację w tym miejscu. Pytacie Państwo, skoro jest ulicy Ogrodowej, pytacie Państwo także o miejskie targowisko. Miejskie targowisko jest projektem, na który pozyskaliśmy milion złotych dofinansowania. Ogłosiliśmy kilka przetargów na jego realizację, natomiast z uwagi na bardzo duży wzrost cen robót budowlanych, kolejne przetargi pokazywały, że koszt budowy targowiska to jest 6-7 milionów złotych. Przyjęcie do tego dofinansowania była to zbyt duża wartość. Niestety w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, w ramach których można pozyskiwać pieniądze na targowiska, milion złotych jest maksymalna kwota, którą można pozyskać. Dlatego to, co zrobiliśmy, to wyeliminowaliśmy, czy właściwie od 1 stycznia wyeliminujemy stanowiska handel bydłem, tak żeby zostało to głównie stanowisko owocowo-warzywne, no i w zakresie pozostałych wszystkich rzeczy, które są tam sprzedawane. Podzielimy targowisko administracyjnie na dwie części i dla każdej z nich odrębnie będziemy starali się pozyskać finansowanie zewnętrzne, tak żeby zoptymalizować koszty budowy, przebudowy tego miejsca. Na pewno jest to bardzo ważne miejsce, również handlu, spotkania z imieniaków, dlatego musieliśmy odłożyć to w czasie, ale absolutnie nie rezygnujemy z tej przebudowy. Postaramy się pozyskać większe finansowanie, które ułatwi mi, ułatwi radnym podjęcie decyzji, żeby umieścić tą pozycję w budżecie. Mamy też kilka projektów, dla których mamy już uzyskane z RID-y albo pozwolenie na budowę. To jest na przykład ulica Rogowskiego i Staszacka w Mokrym. On jeszcze nie jest prawomocny, to prawda, bo został wydany dosłownie na dniach, ale w ciągu kilku następnych tygodni wierzę, że uzyskamy prawomocność tego z RID-u i będziemy mogli również przystąpić do pozyskiwania środków na tą przebudowę.
Bałyty Norwida, dla Zielonej Narkotta w Radzyminie, Stosankowej w Łączach, Ogonowskiego w Radzyminie, Strzelców Grodzińskich, a za chwilę przystąpimy także do projektowania spokojnej słupnie czy patriotów w Radzyminie. Realizujemy także duże inwestycje parkingowe. Jedną z nich, wszystkie oczywiście przy dofinansowaniu zewnętrznym, jedną z nich oddaliśmy już Państwu do użytku, to jest właśnie parking na Błoniach Kościelnych przy ulicy Teową. Każdego dnia przyjeżdżając do pracy obserwuję, że coraz więcej osób z tego parkingu korzysta, co mnie bardzo cieszy. Podobne parkingi powstaną jeszcze w dwóch innych miejscach z wykorzystaniem danej trasy S8, jednej z nitek trasy S8 oraz przy PKP, przy naszej stacji, z której jeździ w tej chwili do Warszawy linia szybkiej kolei miejskiej. Ten przetarg już ogłosiliśmy w formule projektu i buduj. Szukamy wykonawcy, który zbuduje parking na ponad 100 aut w tym miejscu, ale przede wszystkim, który w sposób radykalny zrewitalizuje tą przestrzeń, która przez wiele lat była zdegradowana. Radzyń przez wiele lat odwrócony tyłem do kolei. To się w tej chwili zmienia i zmieni się również infrastruktura rowerowa, infrastruktura drogowa i parkingowa w tym miejscu. Wielu z Państwa pyta także o to, jak przebiegają prace nad poszczególnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na poszczególnych części Radzymina. Cieszę się, bo udało się w urzędzie zbudować bardzo sprawny zespół, który tymi planami się zajmuje. W ostatnim roku uchwaliliśmy ich ponad 10, w tym roku kolejne 7, a to jeszcze nie jest koniec. Kończymy pracę nad planami bardzo starymi, z bardzo przewlekłymi procedurami, na przykład dla Radzymińskiego Aleksandrowa, ale w tej chwili trwają dwa wyłożenia. Jeśli Państwo nie mieliście okazji brać udziału w dzisiejszej dyskusji, zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo odwiedzili naszą stronę internetową, zapoznali się z tymi planami. Mowa o planie miejscowym dla rejonu ulic Wołomińskiej i Korczaka, czy również dla Śródmieścia Radzymina. Do 21 października możecie Państwo składać uwagi w ramach tych planów, jeśli któryś z nich rozstrzygnięć Państwu nie odpowiada, albo macie po prostu lepszy pomysł na to, jak ta przestrzeń mogłaby funkcjonować. Przed nami nowe wyłożenia. Jeszcze w miesiącu październiku zostanie wyłożony do publicznego wglądu plan dla nowych zaubic, plan dla kolei nowego cmentarza, a w pierwszych dniach listopada dla Łosia i Cegielni. Także jest duża szansa, że przynajmniej część z tych planów jeszcze w tym roku będzie uchwalona. Zanim przejdziemy do odpowiadania na poszczególne pytania, które się pojawiają, chciałbym opowiedzieć o jeszcze dwóch rzeczach, a mianowicie pewnie Państwo dostrzegacie, spacerując po mieście, spacerując po swoich sołectwach, jak dużym problemem są bezpańskie zwierzęta. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że zwierzęta nie są w żaden sposób przypisane do właściciela. Zwierzęta w Polsce są chipowane, ale nie jest to obowiązkowe, w związku z czym wiele osób tego nie robi. Radzymin zachęca Państwa do tego, żeby zwierzęta chipować i zachęca do Państwa również w sposób finansowy. Każdy, kto zaczipuje swoje zwierzę, będzie mógł uniknąć podatku, który od 1 stycznia przyszłego roku wejdzie w życie. Każdy posiadacz psa od nowego roku zapłaci 120 zł, jeśli jego zwierzę nie będzie zaczipowane. Możecie Państwo zrobić to bezpłatnie, wspólnie z gminą Radzymin. W najbliższych dniach opublikujemy Państwu harmonogram miejsc, w których będzie można bezpłatnie zaczipować swoje zwierzę. Możecie Państwo zrobić to również w naszej lecznicy przy ulicy POW, z którą mamy podpisaną umowę. Tutaj pokrywacie Państwo to czipowanie z własnych środków, a część tej kwoty zwraca Państwu gmina. Także zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo to zaczipowali z powodów ekonomicznych, to jest raz, ale dwa, jeśli Państwa zwierzę się zgubi dzięki chipowi, będziecie Państwo w stanie je dosyć szybko odnaleźć. Także zachęcam Państwa do chipowania. A jeszcze w tym roku rozpoczniemy inwentaryzację źródeł ciepła. To jest kolejny projekt, na który pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 200 zł. Innymi słowy, do każdego z Państwa, do każdego z domów jednorodzinnych zapuka przedstawiciel upoważniony przez gminę Radzymin, który zapyta Państwa, czym Państwo palicie, czym Państwo ogrzewacie swoje domy. No, może tak.
I nie pytamy o to dlatego, że jesteśmy wścibscy, czy dlatego, że chcemy Państwa ukarać. Pytamy o to dlatego, że jest to wstęp do starania się o środki finansowe na wymianę kopciuchu, wymianę tych pieców, które są nieekologiczne. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. Się odbyć. Największe programy dotacyjne, w których można pozyskać środki na przebudowę dróg, to jest w tej chwili Fundusz Dróg Samorządowych. Nabór w Funduszu Dróg Samorządowych odbywa się na przełomie sierpnia i września na kolejny rok. Żeby można było w takim naborze wystartować, trzeba dysponować pozwoleniem na budowę albo z identyczami przygotowaną inwestycję gotową do tego, żeby można było ją przebudować. W związku z powyższym, jeśli zgodnie z planem uzyskamy pozwolenie na budowę czy ZRIF dla ulicy Zwycięskiej dla ulicy Ogrodowej do połowy przyszłego roku, wówczas w sierpniu, wrześniu przyszłego roku wystartujemy, czy złożymy wniosek o dofinansowanie na przebudowę tych dróg i rok 2022 jest pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie realizacja tych inwestycji pod warunkiem, że gmina takie dofinansowanie uzyska. Ja bym prosił o wsparcie techniczne, także widział te pytania, które się pojawiają, bo ich nie widzę w tej chwili. Pytacie Państwo również o ulicę Myszyniec w Arciechowie. Ulica Myszyniec, wskazując na to, że jest to bardzo niebezpieczna ulica. To prawda, zwłaszcza w sezonie letnim ruch na tej ulicy jest bardzo duży. To jest ulica, która stanowi dojazd dla części mieszkańców Arciechowa, ale jest także dojazdem do wielu działek rekreacyjnych. Z tego też powodu gmina wybudowała w tym miejscu oświetlenie i ono spełnia swoją rolę. Zamontowane są także progi zwalniające na tej ulicy. Na ten moment nie mamy w budżecie przewidzianych środków na budowę nakładki na ulicy Myszyniec. Natomiast w moim przekonaniu nie nakładka jest w tym miejscu najbardziej potrzebna, a odseparowanie ruchu pieszych od samochodów, czyli tak naprawdę przedłużenie chodnika z ulicy Mazowieckiej jest w moim przekonaniu tym, co jest najpotrzebniejsze w tym właśnie miejscu. Patrzę, jakie Państwo zadajecie pytanie. Pioruny u nas trzaskają, myślę, że u Państwa również. Mieszkaniec Rudy pyta o to, czy udało się poruszyć z Panem Starostą Adamem Lubiakiem temat utworzenia ronda pętli autobusowej w Rudzie zamiast zaprojektowanego zwykłego skrzyżowania. Spotkałem się z Panem Starostą, rozmawiałem na wiele tematów związanych z gminą Radzymin. Natomiast jeśli chodzi o rondo w tym miejscu, w
fizycznie rondo w tym miejscu istnieje. Ono nie spełnia żadnych parametrów technicznych i projekt drogowy, właściwie zakończony projekt drogowy dla przebudowy ulicy w Rudzie, nie zakłada w tym miejscu ronda, a zakłada skrzyżowanie w formie litery T, więc pętla, ta robocza pętla w Rudzie po przebudowie zniknie. Z drugiej strony należy cieszyć się z faktu, że dużymi krokami zbliża się do mieszkańców Rudy bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy, bo uzyskanie z Ridu i przystąpienie do procesu realizacji oznacza dla mieszkańców Rudy właśnie bezpieczną drogę między innymi do szkoły. Czy zostały poczynione kroki do zrealizowania przejazdów technicznych autobusów WTP do pętli w Rudzie? Ta pętla znika. Takich przejazdów technicznych w tej chwili nie było. Natomiast wystąpiliśmy o przejazdy techniczne na odcinku, na linii 705, na odcinku do pętli przy ulicy Opolskiej. Nie mamy w tej chwili jeszcze odpowiedzi. Takie próby techniczne się odbyły. Jak tylko zostaniemy o tym poinformowani, na pewno będziemy Państwa o tym informować. Ja może będę niektóre z tych pytań odczytywał. Będzie to raczej dalej mieszkanie z Rudy, będzie to raczej propozycja niż pytanie. Proponuję, by w momencie, gdy ruszy proces nadawania nazw ulicą w Rudzie, ta główna prowadząca z Radzymina do Skarbic dostała imię generała Tadeusza Rozwadowskiego. Jest to ważna postać w Bitwie Warszawskiej. Był on szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz jednym z głównych architektów tego zwycięstwa. Zgadzam się, że Tadeusz Rozwadowski jest naszym bohaterem i zwłaszcza w Radzyminie doceniamy jego rolę. Doceniliśmy Piłsudskiego, doceniliśmy Witosa. Docenialiśmy Pogonowskiego. Rzeczywiście Tadeusz Rozwadowski nie ma swojej ulicy w Radzyminie. Jest to bardzo ciekawa propozycja. Natomiast poruszył Pan bardzo ważny temat, czyli nadawanie nazw ulicom, zwłaszcza na terenach wiejskich, czyli tych wsiach, które historycznie miały tylko jedną ulicę, ale zaczęły się rozrastać na boki i ta numeracja jest w tej chwili bardzo chaotyczna. Gmina Radzymin od wielu lat porządkuje ten temat. W tym roku również kolejna miejscowość zyskała taką nazwę. To był Nowy Janków, gdzie nadano głównej drodze nazwę Okopowa. Takich miejscowości jest już w tej chwili niewiele, ale z każdym kolejnym miesiącem będę starał się, żeby w wszystkich tych miejscowościach nazwy się pojawiały, bo w połączeniu z miejscowymi planami, które pozwalają czy sankcjonują rozbudowę, rzeczywiście wpływa to bardzo dezorganizująco na numerację. Tak jest w tej chwili w Rudzie, tak jest w Starym Jankowie, tak jest na przykład w Zawadach, ale czy w Wierzyńcu, ale sukcesywnie te miejscowości bez nazw znikają z mapy Radzymina. Czytam kolejne pytania. Czy PKP uzgodniła zaproponowany przez miasto Radzymin sposób zagospodarowania terenu w zakresie budowy parkingu parku i jeźdź przy stacji PKP, a tym samym również budowę drogi łączącą ulicę Wróblewskiego z ulicą Słoneczną w śladzie kanału Ulgi? Tak, uzgodniła. Wspomniałem o tym, że ogłosiliśmy już przetarg, formułę projektu i buduj. Udało się po wielu miesiącach uzyskać zgodę PKP dla zagospodarowania tego obszaru. Za kilkanaście dni poznamy oferty. Przypomnę tylko, że jest to również projekt dofinansowany zewnętrznie. 1 200 000 zł gmina otrzymała do budowy parkingu Parku Jedź. W ramach tego projektu zaprojektujemy i budujemy ulicę wiejską właśnie od Wróblewskiego do ulicy Słonecznej oraz fragment ulicy Słonecznej od rowu Ulgi do Komunalnej. Także w sposób radykalny zmieni się funkcjonalność całej tej części gminy. Tutaj powołuje się Pan na pismo, w którym wskazywałem ten scenariusz. Rzeczywiście korespondowaliśmy w sierpniu na ten temat. Pamiętam tą sytuację. Wtedy jeszcze nie mieliśmy kompletu uzgodnień. Sytuacja się zmieniła. Uzgodnienia mamy i został już ogłoszony przetarg. Czy budowa będzie realizowana do końca 2022 roku? Tak, około roku czasu, troszkę ponad zajmie nam projektowanie tego miejsca. Do końca 2022 roku, jeśli nie będziemy mieć jakichś wielkich perturbacji, zakończymy proces budowlany. W projekcie zagospodarowania przestrzennego na dzień 19 września 2020 roku co do odcinka ulicy Słonecznej od tak zwanego kanału Ulgi do ulicy Komunalnej
nie było jednoznacznie określonego sposobu typu drogi. Na przedstawionym rysunku oznaczenie było KDD, lecz z opisu wynikało, iż KDD dotyczy odcinka Słonecznej od Komunalnej do Głowackiego. Wydaje mi się, nie mam w tej chwili podglądu na miejscowego planu, natomiast ten plan jest w tej chwili wykładany do publicznego wglądu, także zachęcam do tego, żeby Pan się z nim dokładnie zapoznał. 21 października można składać ewentualne uwagi do tego planu, natomiast w moim przekonaniu ten odcinek, o którym Pan mówi, czyli od Głowackiego do kanału, do rowu Ulgi, jest to droga dojazdowa i nie poszerzamy, nie zmieniamy parametrów tej drogi. Ona dalej jest drogą dojazdową. Ja zwracam uwagę na to, że na pewno po wybudowaniu tej drogi wzrośnie na tej drodze ruch. Ona nie będzie ślepa, w tej chwili też niby nie jest ślepa, ale właściwie w takim zagospodarowaniu wystarczającym jest tylko na wysokości nieruchomości. Natomiast organizacją ruchu zakażemy po tej drodze poruszania się ciężkich pojazdów. Dlatego, że po sąsiedzku istnieje bocznica kolejowa i dobra infrastruktura mogłaby zachęcać kierowców tych cięższych pojazdów do tego, żeby poruszali się tą drogą. Nie chcemy tego, będziemy ich sprowadzali do ulicy Wróblewskiego i do ulicy Wyszyńskiego przez ulicę Wiejską. W tym miejscu organizacją ruchu wymusimy zakaz poruszania się po tej drodze przez cięższe pojazdy. Natomiast bez wątpienia ruch pieszy, ruch samochodów osobowych w tym miejscu będzie dużo, dużo większy. Dobry wieczór, panie burmistrzu. Jestem mieszkańcem osiedla Rejmonta. Mam pytanie dotyczące ulicy Tadeusza Różewicza, która od wielu lat stanowi bezpieczny skrót dla dzieci z osiedla Rejmonta do szkoły nr 2 w Radzyminie. Ulica ta nie jest oświetlona i w okresie jesienno-zimowym dzieci wracają ze szkoły w kompletnych ciemnościach, potykając się o kamienie i wracając w kałużach. Czy jest szansa na wykonanie oświetlenia tej ulicy? Zapewne wystarczyłyby zaledwie dwa słupy z zamontowanym oświetleniem. Znacznie podniosłoby to bezpieczeństwo dzieci. Często pytacie Państwo o tę ulicę. Rzeczywiście jest to jedno z trzech wyjść z osiedla Rejmonta. To główne jest na ulicy Rejmonta. Boczne, do tej pory nieużywane, ale wierzę, że po wybudowaniu ulicy Szymborskiej ono zostanie również otwarte i często wykorzystywane. No i to trzecie z ulicy Różewicza, bardzo istotne, zwłaszcza do tych budynków położonych na końcu osiedla, a najbliżej szkoły. Na ten moment nie mamy w projekcie budżetu budowy tej drogi, bo to również Państwo pytacie, natomiast myślę, że oświetlenie jest w naszym zasięgu finansowym. Z mojej strony oświetlenie ulicy Różewicza pojawi się w projekcie budżetu na rok 2021. Wykonamy także pracę polegające na podsypaniu kruszywa albo ułożeniu płyt typu MON, tak żeby ten odcinek bezpośrednio przy osiedlu można było pokonać suchą stopą. Natomiast z uwagi na to, że prowadzimy w tej chwili dużą inwestycję też w pobliżu osiedla, nie planujemy koncentrować inwestycji tylko w tym miejscu, dlatego sama przebudowa się nie pojawi. Natomiast oświetlenie jak najbardziej tak. Witam panie burmistrzu. W przedostatniej sesji, jeśli się nie mylę, powiedział pan, że wymiana lamp w gminie się zakończyła. Czy wymiana miała obejmować wszystkie lampy? Jeśli tak, to czemu jeszcze nie została one wymienione? Wymiana nie miała obejmować wszystkich lamp, ona obejmowała zdecydowaną większość lamp. Około 3000 punktów świetlnych zostało wymienionych. W sumie w gminie mamy tych punktów około 3500. Wymieniliśmy wszystkie te lampy, które, że jakby za którymi przemawiał interes ekonomiczny i których wymiana spowodowała rzeczywiście wygenerowanie oszczędności na oświetleniu, czyli wszystkie lampy rtęciowe i większość lamp sodowych. Te lampy sodowe, które nie są najstarsze, one nie zużywają aż tyle prądu, żeby wymiana ich na lampy LED-owe wygenerowała oszczędności na zużyciu energii elektrycznej. Cały proces wymiany oświetlenia na uliczne wygenerował dużo oszczędności w budżecie gminy Radzymin. Przed wymianą oświetlenia gmina płaciła rocznie około 800 tysięcy złotych na oświetlenie uliczne. Po wymianie tych ponad 3000 lamp, pomimo tego, że energia elektryczna wzrosła o 40%, płacimy około 600 tysięcy złotych. Gdybyśmy tych lamp nie wymienili, nasz rachunek wzrosł do około 1,2 tysięcy złotych, czyli prawie pół miliona każdego roku oszczędzamy na tym, że to oświetlenie jest w tej chwili energooszczędne. Natomiast zwracam także uwagę na to, że na tych odcinkach dróg, na których nawet nie wymienialiśmy oświetlenia ulicznego, ale je gruntownie przebudowujemy,
też budujemy nowe lampy na dedykowanych słupach. Tak się będzie działo na przykład na ulicy Lipowej i Azaliowej w Cegielni. Natomiast w sytuacji, w której oświetlenie sodowe będzie się starzało i przestanie być energooszczędne, na pewno dołączymy je do systemu i będziemy wtedy wymieniać. Panie Burmistrzu, co z planem zagospodarowania Sierakowa? Sieraków posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego z 2015 roku. Właściwie wszystkie grunty w Sierakowie mają nadaną funkcję inną niż rolna. Pojawiają się poszczególni mieszkańcy, którzy zgłaszają pojedyncze problemy, ale takie naprawdę pojedyncze, jak linie zabudowy albo potrzeba korekty układu drogowego, tak jak zresztą w całej gminie. I dla niektórych wybranych punktów będziemy podejmować uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu. Jeśli w swoim obszarze, nieważne czy jest to Sieraków, czy jest to inaczej, nie dostrzegacie Państwo taką potrzebę, zgłaszajcie to koniecznie albo pisemnie czy mailowo do gminy Rady Gmin na adres ogólny, albo też bezpośrednio w Referacie Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli tych potrzeb drobnych nazbiera się, w cudzysłowie nazbiera się więcej, wtedy przystępujemy do zmiany planu. Na ten moment prowadzimy te procedury planistyczne, które są już naprawdę, czy też miejscowości, które mają bardzo stary plan, z 98 roku. Jest jeszcze kilka takich miejscowości, na przykład Zawady, Nowe Załobice czy Cegielnia, o której dzisiaj wspominałem. I priorytetem jest oczywiście umożliwienie mieszkańcom zagospodarowania tych nieruchomości. Ale jeśli pomimo nowych planów macie Państwo potrzeby w tym zakresie, zgłaszajcie je do referatu. Kiedy będzie wykonana ulica Nowa? Wspominałem o tym w części dotyczącej budowy dróg. Kończymy w tej chwili projektowanie tej ulicy. Do końca tego roku wystąpimy z wnioskiem o pozwolenie właściwie o ZRID, czyli o to jest takie odpowiednie pozwolenie na budowę. A skoro do końca roku o niego wystąpimy, to mniej więcej w kwietniu, maju powinniśmy ten ZRID otrzymać, czyli powinniśmy mieć dokumentację, która pozwoli na przebudowę tej ulicy. Cały koszt budowy ulicy to jest 17 milionów złotych, czyli wartość bardzo istotna. I tak jak wspomniałem, jeśli uda się do końca roku wystąpić i do tego maja, kwietnia uzyskać ZRID, w sierpniu, wrześniu wystąpimy z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ale już teraz taki wniosek złożyliśmy w ramach innego instrumentu, o którym mówiłem, bezpośrednio do pana premiera. Także być może już ten wniosek spotka się z uznaniem i takie środki otrzymamy. Jeśli nie, będziemy starali się w ramach kolejnych naborów. 17 milionów to jest bardzo duża wartość inwestycji, na pewno na tyle duża, że nie możemy pozwolić sobie na realizację projektu samodzielnie. Ale wspominałem Państwu już dzisiaj o bardzo intensywnym froncie prac, również drogowych. One wszystkie odbywają się z dofinansowaniem zewnętrznym. Wiemy, jak to robić. Właściwie zbliżamy się od 2014 roku do 200 milionów złotych dofinansowań. To jest imponująca kwota. To jest dobre miejsce, żeby podziękować całemu zespołowi, który się pozyskiwaniem tych środków zajmuje. I na pewno dla ulicy Nowej również te środki będziemy intensywnie pozyskiwać. Panie Burmistrzu, czy jest planowane zwiększenie częstotliwości połączeń szybkiej kolei miejskiej? Mam na myśli te obecnie dojeżdżające do Legionowa. Czy są takie rozmowy? Jakie są te koszty dla naszej gminy? Jak wypadł dotychczasowy pilotaż? No, mamy troszeczkę pecha, bo ciężko ten pilotaż jest ocenić. Właściwie dwa miesiące po starcie szybkiej kolei miejskiej przyszła pandemia. Większość osób pracowała zdalnie i ciężko przyjmować tą liczbę pasażerów, która od marca do wakacji jeździła, bo jeśli by ją przyjąć, że to jest docelowa, no to ona była niewielka. Potem przyszły wakacje, które też nie są dobrym momentem do tego, żeby zbadać, jak funkcjonuje szybka kolej miejska. W tej chwili linia S3 powróciła na swoją pierwotną trasę, czyli nie jeździ już przez Warszawę Gdańską, Powązki i Wolę, jeździ przez Warszawę Wschodnią i Centralną i właściwie od tego momentu zaczynamy obserwowanie tego, jak funkcjonuje szybka kolej miejska i ile osób z niej korzysta. Ja osobiście leżę ten projekt, czy upatruję w nim dużej nadziei i na pewno, jeśli tylko będzie widać potoki pasażerskie, będzie widać zainteresowanie, a jak Państwo widzicie, inwestujemy także w infrastrukturę przy stacji. Chcemy, żeby tam pojawiły się parkingi, chodniki, drogi, oświetlenie, toaleta, więc absolutnie idziemy w tym kierunku i wierzę, że tych kursów będzie więcej, o ile tylko pasażerów będzie rzeczywiście wystarczająco dużo.
Robimy dużo, żeby tak było, ponieważ nasze linie komunikacji lokalnej dowożą pasażerów zarówno do stacji w Radzyminie w tej chwili, jak i do stacji w Dąbkowicznie. Kiedyś przewinął się temat wydłużenia do Radzymina linii nocnej N61, która dojeżdża do Czarnej Strugi. Czy jest szansa na połączenie nocne do Radzymina? Zatem prowadzimy kilka tematów, jeśli chodzi o rozwój komunikacji. Jednym z nich dzisiaj nie mówiłem, to jest wydłużenie linii 705 do Pętli w Opolu. Drugi temat to jest szybkie koleje miejskie, o którym już mówiłem. Trzeci temat to jest linia L, która połączy Radzymin z Głominem, a też jest to często bardzo postulowany przez Państwa problem. Czy wreszcie przyspieszenie linii 738. Samo przyspieszenie linii 738 nie jest możliwe i ja tym już Państwa informowałem, zatem się negatywnie co bym powiedział, ale rozmawiamy w tej chwili o nowej linii autobusowej 838, która mogłaby połączyć centrum Radzymina, nową pętlę przy ulicy Głowackiego z metrem Procka i byłaby to linia przyspieszona. Także wierzę, że taka wspólna oferta 738 i 838 mogę poprawić komfort podróżowania do Radzymina. N61 to również jest jeden z tematów. Niestety, Marki, wydłużymy tą linię do pętli w Czarnej Strudze, co nieco utrudni jej wydłużenie do Radzymina, ale nie jest powiedziane, że jest to niemożliwe. Rozmowy trwają na wszystkie te tematy. Na pewno będę Państwa informował o tym, jak one przebiegają. Pytanie na temat nakładki asfaltowej w Myszyńcu. Na to już odpowiedziałem, także nie będę po raz kolejny o tym mówił. Mam do Pana pytanie, kiedy powstaną mieszkania komunalne? Gmina Radzymin wybudowała w 2017 roku jeden budynek komunalny z 13 lokalami. Odbyło się to dzięki dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wówczas 33% z 3 milionów pozyskaliśmy na budowę mieszkań komunalnych. I w tym momencie również w programie pana premiera złożyliśmy wniosek o budowę dwóch kolejnych budynków na Słowackiego. Jeśli takie dofinansowanie otrzymamy, to uruchomimy budowę kolejnych 26 mieszkań. Dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego ma uruchomić nowy nabór, w którym gminy będą mogły uzyskiwać aż 80% do budowy budynków komunalnych. I jeśli takie dofinansowanie gmina pozyska, również rozpocznienie budowy tych mieszkań. Projekt mamy przygotowany, mamy pozwolenie na budowę, natomiast na pewno przy tej wartości inwestycji, podobnie jak przy drogach, nie będziemy realizować tej inwestycji tylko i wyłącznie z budżetu. To musi być zewnętrzne dofinansowanie, o które oczywiście się staramy. Równolegle prowadzimy rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju na to, żeby nasze osiedle przygotować formułę Mieszkania Plus. Na razie nie widać dużych postępów w tych rozmowach, ale taka formuła też jest rozpatrywana dla zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych. Czy udało się dowiedzieć, czy można zrobić przystanek w Emilianowie na ulicy Zawadzkiej 2022? Podczas spotkania z panem starostą poruszyłem ten temat. Jeśli tylko dostaniemy potwierdzenie, że to jest możliwe, taki przystanek może być wykonany, to jest droga powiatowa. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy podczas spotkania, na razie nie mam planu uruchamiania linii regularnej komunikacyjnej w tym miejscu, ale pamiętam, że podczas naszego spotkania rozmawialiśmy o tym, że był to peron dla uczniów dowożonych do szkoły. Wierzę, że pan starosta przychyli się do tego pomysłu, do tej potrzeby i będziemy mogli ruszyć z budową. Witam, mam pytanie. Kiedy jest planowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Zwierzyniec? Mówiłem o tym już wielokrotnie. Kanalizacja sanitarna jest bardzo kosztowną inwestycją, której absolutnie w żadnym przypadku nie realizujemy bez finansowania zewnętrznego. Ale oczywiście o takie finansowanie zabiegamy i pozyskujemy. W tej chwili realizujemy bardzo duży projekt kanalizacyjny, właściwie tylko na terenach wiejskich. 120 milionów złotych to jest koszt, który ponosi gmina i nasza spółka wodociągowa na budowę sieci w miejscowościach Siraków, Słupno, Ciemne i Stary Dybów. Żeby uzmysłowić Państwu, ile to jest 120 milionów złotych, to powiem, że gmina rocznie może inwestować 15 milionów złotych bez zadłużania się. Więc to jest 10-letni budżet inwestycyjny. Dlatego tak ważne jest, aby pozyskiwać finansowanie zewnętrzne dla tych inwestycji. Jesteśmy w tej chwili na końcu perspektywy unijnej 2014-2020 i w tej chwili nie ma naborów, w których można by było takie dofinansowanie pozyskać.
ale lada moment one powinny ruszyć. I jak te nabory ruszą, będziemy starali się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne dla kilku miejscowości. Dla Nadmy, dla Starego Jankowa, dla Mokrego, Zwierzyńca i Zawad. To są miejscowości, które mają zwartą zabudowę całej miejscowości. Jedynie odcinek pomiędzy miejscowościami jest odcinkiem pustym. To jest bardzo ważne, dlatego że żeby można było skutecznie pozyskać dofinansowanie zewnętrzne do budowy kanalizacji, na każdym kilometrze wybudowanej sieci, nieważne czy w miejscowości, czy do miejscowości, w sumie średnio musi być 120 mieszkańców przyłączonych do sieci. Jeśli gdzieś tych 120 mieszkańców nie ma, to niestety my nie pozyskamy dofinansowania, a to z kolei sprawia, że nie budujemy w tych miejscowościach sieci. Wydaje się, że te miejscowości na ten moment spełniają tą przesłankę i będziemy wnioskowali o taką budowę. Jeszcze nie wspomniałem o jednej miejscowości, która spełnia tę przesłankę, to są Stare Załubice. Tutaj oczywiście mowa jest o budowie sieci od strony Rydni. Jeszcze raz temat oświetlenia. Kiedy będzie interwencja w sprawie oświetlenia ze skrótu pod S8 od Słowackiego do Kasztanowej w budowie Karolini? Klimat prawie od początku ciemny, to samo z oświetleniem chodnika między rondami od obwodnicy Majowej do Wołomińskiej. Ledy non-stop albo nie świecą, albo mrugają. No, jest to inwestycja wykonywana przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Wykonawcą na tym odcinku była firma Astaldi. Pani sołtys Karpińska zwracała się do nas z tym problemem. My występowaliśmy do Generalnej Dyrekcji. Przypomnijmy się jeszcze raz z tym tematem. Czy jest planowana kanalizacja w Wiktorowie i w jakim okresie czasu? Nie, na ten moment nie jest planowana, a to wynika właśnie z faktu, o którym przed chwilą mówiłem, czyli Wiktorów na ten moment nie spełnia tego podstawowego kryterium, czyli 120 osób na kilometrze budowanej sieci. O ile jeszcze na samej ulicy Radosnej ten współczynnik być może byłby spełniony, bo to na pewno w ulicy Korczaka, gdzie trzeba by się było połączyć z siecią, nie ma o tym mowy. Ale plan miejscowy pozwala na budowę w tym miejscu i jeśli ta zabudowa będzie się dogęszczała, będą powstawały nowe obiekty, taka możliwość może się otworzyć. Nie widzę na ten moment więcej pytań. Jeszcze mamy 6 minut z tego czasu, który sobie założyliśmy na początku spotkania, więc jeśli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do tego, żebyście Państwo albo za pomocą Facebooka, albo za pomocą Teamsów je zadali. Bardzo chętnie się do nich ustosunkuję. Jeśli, tak jak mówiłem, nie będę znał odpowiedzi na pytanie, no, wtedy będę za pośrednictwem strony internetowej czy mediów społecznościowych. Pytań dalszych nie widzę. Bardzo dziękuję Państwu za ten poświęcony czas, za wspólnie spędzony wieczór. Po pytaniach wnioskuję, że ta forma kontaktu dla wielu z Państwa jest komfortowa. Jeśli rzeczywiście te spotkania będą cieszyły się zainteresowaniem, będą organizowane regularnie. Oczywiście nie co tydzień, żeby Państwa nie zanudzić, natomiast z pewną regularnością, co 2 miesiące, czy co taki czas, żeby miał co Państwu przekazać. Na pewno będę do Państwa w tej formule wracał. Bardzo dziękuję za dziś. Bardzo dziękuję całemu zespołowi, który tutaj ze mną jest i który wspiera technicznie to spotkanie. Tego nie widać. Wydaje się, że jestem tu sam, ale naprawdę jest ze mną kilka osób. Także bardzo Państwu dziękuję. Życzę dobrej nocy. No i żeby ten deszcz nie nadwyrężył nas dzisiaj zbyt mocno, żeby każdy z Państwa obudził się z energią elektryczną rano. Do zobaczenia.